Program operacyjny Ryby został stworzony po to, aby ułatwić rozwój inwestycji oraz poprawę jakości życia osób uzależnionych od rybactwa. Po raz kolejny widać, że środki, które zostały przyznane lokalnym grupom rybackim w województwie zachodniopomorskim, są dobrze wykorzystywane. Podczas konferencji prasowej podpisano umowy w ramach programu operacyjnego z gminą Choszczno i gminą Drawno. W tym roku obserwujemy bardzo duże przyspieszenie, jeśli chodzi o podpisywanie umów. Już mamy podpisane umów na ponad 120 milionów złotych. Miesiąc temu, półtora miesiąca temu było to zaledwie chyba bodajże 105, 107 milionów złotych, czyli przez ten miesiąc kolejne kilkanaście milionów jest już podpisanych umów. Gmina Choszczno potrzebowała pomocy finansowej na rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, w tym na budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Kluką. Od teraz duży spacerowy statek, który pływa po jeziorze, będzie mógł zacumować przy nowej przystani. Gmina otrzymała ponad 740 tysięcy dofinansowania, a cały koszt inwestycji to 1 125 000 złotych. Miasto Choszczno posiada promenadę, jedną z niewielu w Polsce promenadę, która obejmuje całe jezioro, czyli ponad 6 kilometrów. I ta inwestycja pomoże w lepszy sposób po pierwsze ją wykorzystać, a po drugie ją uatrakcyjnić. Do tego wszystkiego rozpoczynamy porządkowanie samego akwenu poprzez budowę przystani z prawdziwego zdarzenia i pomostów, które zastąpią stare, wysuszone, często niebezpieczne pomosty wędkarskie nad tym jeziorem. 169 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała gmina Drawno na utworzenie miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych dla obszaru lokalnej grupy rybackiej. W zakres operacji wchodzi wyremontowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziny. Dzisiaj podpisujemy umowę na remont obiektu przeznaczonego na świetlicę wiejską, czyli bardzo ważna rzecz dla społeczności. Duża wieś Brzeziny w naszej gminie, która do tej pory praktycznie nie miała takiego obiektu albo miała bardzo w złym stanie. Program operacyjny Ryby wystartował w 2008 roku i cieszy się dużym powodzeniem. Wniosków napływa coraz więcej. Warto zatem skorzystać z pomocy, ponieważ do wykorzystania jest jeszcze 60 milionów, a nabory będą zakończone na przełomie roku 2013 i 2014.